Przypominam, czatujemy na www.radio.szczecin.pl, a dzieje się tyle, że nawet nie zdążyliśmy przeprowadzić żadnego konkursu, chociaż mieliśmy takie zamierzenia. I niestety, pani Jowita, pan Oskar nie dotarli, jak się okazuje, prawdopodobnie wypadek samochodowy, problemy z samochodem. Natomiast udało nam się połączyć, tak, połączymy się z panem Przemysławem Dudkiem. Witam serdecznie, panie Przemysławie. Halo. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że chociaż drugą telefoniczną to pan jest z nami, będzie reprezentował gości związanych z tym tematem, ale zanim zapytam pana o te zmiany, które następują w naszej oświacie, bo chociaż odrobinkę naszego tematu próbuję dzisiaj uratować, to jeszcze pan Michał Smereczyński z Free Media chciał powiedzieć dwa słowa a propos akty. Tak? Chciałem skorzystać z okazji, że mamy przedstawiciela środowiska akademickiego na linii i mówimy dzisiaj cały wieczór o ACTA. Troszkę mnie zaskoczyło przez ostatnie 3 tygodnie, że środowiska akademickie tak słabo chyba interesują się tym tematem i tak słabo się wypowiadają na ten temat. Mamy kwestię twórczości, czy to chodzi o film, muzykę, słowo pisane, słowo mówione. Mamy kwestię wolnego i otwartego oprogramowania, które jest bardzo, bardzo szeroko używane w środowiskach akademickich i w olbrzymiej części jest tworzone w środowiskach akademickich, więc ten temat dotyka środowiska akademickie w 100% bezpośrednio i w sam środek. A jednak nie widzimy jakiegoś odzewu z tego środowiska w kierunku pana premiera, w kierunku ministra Boniego, a także w kierunku społeczności, jakiekolwiek wsparcia albo określenie braku poparcia dla protestów. Troszeczkę mnie to dziwi, więc może skorzystam i zapytam, jak to wygląda po tej stronie akademickiej. Znaczy przede wszystkim tutaj należy zdefiniować środowisko akademickie, bo wiem, sam jestem przykładem, że pojedyncze osoby, czy może osoby jako takie brały udział w tych protestach i sprzeciwiały się temu. Natomiast pamiętajmy, że uczelnie jako takie są tutaj w trudnej sytuacji, dlatego że to, co staramy się tutaj studentom, to jest szacunek do własności intelektualnej. I tak samo jak obrażamy się na studentów, czy negujemy ich prace, które opierają się na przepisywaniu czy podawaniu tutaj treści, trudno też oczekiwać w tym momencie taki halo. Tak. Jesteśmy, panie Dobrze się słyszymy cały czas. W takich dziwnej sytuacji. Tak, zatem pamiętajmy o tym. Uczelnie są instytucjami, które budują tę tradycję od wieków i też nie zawsze było w ten sposób, że uczelnie jako ośrodki akademickie, czy badacze, czy naukowcy opowiadają się po którejkolwiek ze strony w współczesnych sporach, tak, politycznych. A to jest spór polityczny, nie ma co się oszukiwać.